Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Tightlet Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Super arcymistrzowie, dobry trening, prawie 700 zawodników. Jest to turniej, w którym mogą brać udział utytułowani zawodnicy od CM-a wzwyż, czyli mistrzowie FIDE, mistrzowie międzynarodowi, arcymistrzowie, mistrzowie krajowi również. W moim przypadku tak jest. No i cóż, życzę powodzenia, bawcie się dobrze i będziemy próbować walczyć o jak najlepsze wyniki. Dzięki, Bodmertm, tobie również życzę powodzenia. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Pierwszy zawodnik, Kozak. Czyli mój ranking 2477 jest taki, że celuję w Kozaków w pierwszej rundzie. Grajmy. Ale ja z nim chyba kiedyś grałem. Tak mi się wydaje. No grają te C3. Się nie, w ogóle nie czają. Tak? Taki ruch jest możliwy. Spróbujmy. Jeżeli zbiję, to ja zbiję tu. Poszedł na to, nawet się nie zastanawiał. Słuchajcie, D5. Z gońcem problem, tak? Jakby goniec był, to byłoby świetnie. Ale nie jest. No spróbujmy tak. Pytanie, czy tutaj to będzie dobra opcja. Trochę ryzykowna, tak? Chociaż nie, no. Ryzykowna, to trzeba grać. Brakuje mi jeszcze roszady. Wiadomo, że tutaj będzie jakieś bicie. No roszada musi być wykonana roszada. To nie ma wyjścia. Ok. I myślę, że ruch tego typu. No powiem wam, sytuacja jest taka ciekawa. Dobre jest, że jak hetman zagra na tutaj właśnie, to ja mogę sobie król H8 zagrać. I nie ma bicia tu, bo ja biję na końcu z goniec H2. Dobra, ale Krzysztof, skup się teraz. Tutaj będzie taka dobra opcja zagrania gońcem i na G8. Ale tu mi poleci pion i to są te minusy tej pozycji. No właśnie, to są minusy tej pozycji. Pytanie, jak to wykorzystać, czy w ogóle to się da? No jednak trochę mnie przycisnął. Pytanie, czy tutaj mogę zagrać tu? Tak, oddać pionka? No chyba trzeba będzie, chyba trzeba próbować aktywności. Muszę tu bronić. No na B7 zbiję raczej. Nie widzę innej opcji. Wieża B8 tu. Zbije tam. Coś będzie musiał ze skoczkiem zrobić. Nie zbił, jednak trochę się cykał, jak widać. Chwilowo nie zbił. Nie chcę takiego ruchu grać. Dobra, czasu się robi mało. Spróbujmy hetman B6. Już nie wygląda to dobrze. Tutaj poleci. Skoczek silnie stanie. No tak, stanie, ale ja tu jakoś może będę jeszcze grał, wieża F8. No on ma lepszą sytuację, to zdecydowanie, ale na razie się jakoś to jeszcze broni. Póki co. Tak, żeby mi nie wszedł tutaj na C5.
Nie czuję od przeciwnika takiej wielkiej siły. Powiem wam szczerze, ale stoi cały czas dobrze. Poczekajcie. Czy ja tu babolca nie strzeliłem? On może zbić? Nie, nie może. Skoczek G8 się zasłaniam. Już myślałem, że podstawiam mata przypadkiem. Ale już ta pozycja nie jest, znaczy, może nie jestem super zadowolony z debiutu, ale tak powiedzmy średnio. Tam próbuje mnie punktować przeciwnik ewidentnie. Strategicznie będzie chciał mnie chyba zjeść. No ja muszę jakiś H6 mieć, lufcik. Aha. Szybciej, Krzysztof, musisz grać. Chcę wymieniać. Mam plan goniec C8 teraz. Co? Gram tu. Przerzucić skoczka. O, goniec F1 chyba musi zagrać. Co? Niewiarygodne. Dobra, biję. Wiem, że stoję gorzej strategicznie, ale trochę łatwiej może będzie podejmować decyzję w tej sytuacji. Tak, tutaj stanę. No właśnie, dobrze zagrał, ale też tutaj będę mógł coś próbować. Wrzucę chłopakowi remis. Odrzucił, wiadomo. Kurczę. Jest ciężko. A, ale tutaj bije. Oj, 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 podstawka. No dobra, widzicie, podstawiłem niestety. Nie ma co grać. No to troszkę czasu mnie tutaj zżarło. No ale przeciwnik był, kurczę, do grania. Znaczy, wiem, że teraz to tak się mówi, wiecie, no, staram się usprawiedliwić, ale jak na arcymistrza i 2900 ponad ranking na chess.comie, to nie grał jakoś rewelacyjnie. No, ja po prostu pograłem słabiej. No dobra, pierwsze koty za płoty. Ale nie czułem tutaj, słuchajcie, jakiejś presji wielkiej czy coś w tym stylu. Ale te Title Tuesday teraz, słuchajcie, zaczynamy jednak grać od porażki. Znaczy, zaczynamy grać od porażki. Zaczynamy grać od takiego dobrego zawodnika, tak? Nie jesteśmy rozstawieni, więc oni nas dobierają. No słuchajcie, jak tą pozycję ocenić? No na pewno białe mają lepiej. Tutaj skoczek kontroluje wszystko, tu w tej końcówce. On tam jeszcze pewnie mógł coś lepiej pograć, tak naprawdę. No tak, tu mnie niestety trzyma mocno. Ten ruch był dobry, bo tu atakuje i trzeba coś zrobić. No tak. No jakbym był bardziej, powiedzmy, nie wiem, doświadczony, jakby to rzec. Może tu, ale on bije tu, ja biję tu. A on bije tu i tu mi kosi. Nie, no to wieżówka przegrana. Wieżówka jest przegrana. Wydawało mi się, że tak, goniec F7, tutaj atakujemy. No tak, on tu mnie strasznie mnie tutaj miażdży i jestem przywiązany strasznie wieżą. Jeżeli wieża zejdzie, no raz dałem szacha i wróciłem. Ja sobie spokojnie gra, wyczekuję i dobrze robi, bo jak zejdę wieżą, no to on sobie wejdzie na linię C i zacznie mnie męczyć. To taka bardzo trudna sytuacja. No i tutaj podstawiłem, zapomniałem, no trzeba było przede wszystkim wrócić, no. Wrócić i tak naprawdę co tutaj? No, w cugcwangu takim lekkim stoję. Albo stać w miejscu tutaj, albo po prostu grać na E7 i wracać. Też jest ciężko. Ale z drugiej strony, tak patrzę, że jakby się udało wymienić wieżę, to ja mam zawsze tutaj taką opcję, żeby tego pionka wziąć. Więc, no, może to nie do końca jeszcze jest tak tragicznie. Teoretycznie, no nie wiem, nawet nie wiem, jak silnik ocenia, nie będę tego nawet sprawdzał. No trudno się mówi, pierwsza partia, ale
Plus jest taki, że nie jestem, że tak powiem, taki zawiedziony, jeśli chodzi o debiut, chociaż zaeksperymentowałem, to się przyznam, bo taki ruch C4 to czysta improwizacja i nawet nie wiem, skąd on się wziął. Bardziej może trzeba zagrać tak, albo tak, po prostu D5, D5 trzeba było grać, nie kombinować z arcymistrzem, ale wydaje mi się, że tutaj całkiem dobrze to wygląda, tak, no. F5 ewentualnie. No wiem, że on będzie zawsze mnie tutaj przez C4 szarpał. No cóż. Trudno. No ale wiecie, z GM-em nie wstyd oczywiście, ale chrapkę na takich arcymistrzów to się ma, nie? W ogóle tak jakoś grał, powiem wam. No mówię, to już się powtarzam. Jak na 2900 to niezbyt dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie odczucie miałem. Dobra, lecimy. Tutaj mamy przeciwnika Bośnia i Hercegowina. Dobrze, na spokojnie debiut, nie ma co tutaj szaleć. Okej, taki ruch widziałem kiedyś w książkach. Pewnie odejście tak. Ten goniec na D2 nie stoi zbyt dobrze, dlatego też oni cofają tego gońca i to nie jest strata tempa. Pytanie, gdzie tu gońcem? No, wyprowadźmy te figury. W sumie nie ma się co zastanawiać tutaj tak bardzo mocno. Dobra, to zbijemy sobie, żeby nie mieć problemów. Bardziej technicznie może spróbujemy pograć. Goniec F4. Tutaj hetman C2 się szykuje i wprowadzenie wieży na jedynkę. Takie są plany i to są już takie pozycje, powiedzmy, w moim stylu. Mi też nieco przecina, powiem wam szczerze, ale to nie wiem z jakiego względu. Czy ja coś tutaj mam za dużo otworzone? Chyba nie. Dobra, wszystkie figury wprowadzimy. Poszukamy jakiejś opcji. Na D5 coś będziemy chcieli może uderzyć. Może taki ruch z przyczajki, tylko tam mata nie ma niestety. Tu mam zawsze takie fajne posunięcie, ale to jeszcze zagramy sobie tak. Teraz mamy zawsze wtrącone takie posunięcie. Tu skoczek też może się fajnie przestawić. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował. Goniec H3 tu będziemy męczyć. I się przestawmy tak, zablokujmy. No, wpuściłem pole E4. Ale może z tego jakieś korzyści będą. Tu jakiś hetman C6 będzie groził, tak? Zawsze mamy F3. Staram się trochę zamieszać, żeby stracił chłopak czasu. No, zobaczymy. To też taka strategia na zawodnika, żeby sobie trochę pomyślał. Ten czas płynie, płynie. 3 minuty plus 1 to jest, słuchajcie, mało. No dobra, tutaj, okej, to jest zrozumiałe. Zawsze mogę tak. Tego pionka zbić nie może, bo mam wieżę A1. Ale może tu się przerzucać, jak widać. Oho. Pytanie, czy tam. Nie, wracamy, żeby pilnować B4. Teraz mam plan zagrać skoczkiem na przykład na D3 i w ogóle te piony będą zablokowane, bardzo fajnie. No ale to też, o właśnie, i mam teraz ruch skoczek D3 obowiązkowe posunięcie. Chociaż trzeba przyznać, że on też ma całkiem grę. No muszę wrócić. Tam już koniec nie działa na diagonali H3 C8. Na G2 pilnuje pole E4. No i takie
Pomanewrowaliśmy trochę tutaj figurami. I kto ma lepiej? Ja mam taki plan. I zbić na C5. W ogóle na C5 może zbić teraz. Co? Tutaj? Poczekajcie. A czy ja mogę? Aha, bo tu. No dobra. Dobra, bierzemy. Spróbujemy zagrać, tak? Kwestia, gdzie on hetmanem pójdzie, nie? A D5 może ruszyć. No ciekawe. No właśnie, a może teraz spróbować go strategicznie ustawić i próba wymiany hetmanów. Będzie dla mnie spokojniejsza i na pionka C5 głównie się nastawiam. Cała partia idzie pod pionka C5. Tutaj. Zagram tak, on zbije. I co? I nic. Właśnie, nic nie ma. A czekajcie, tutaj mam bicie. Tylko tak, czy hetmanem? No hetmanem. No właśnie. Się okazało, że jest bicie. No i teraz grozi skoczek F7. No to jest wygrana partia. Tak. Tu zbijamy. I na końcu zbijamy na D8. No to posprzątana grzecznie, nie? Taka czyściutka partia poszła teraz. Manewrowa. Troszkę figury się poprawiło. On troszkę tymi figurami źle pograł. No i jest piękny, piękny punkcik, słuchajcie. Taki zdrowy punkt. Dobrze. No to dobrze. To trochę zaczęliśmy lepiej niż ostatnim razem. Jeden z dwóch przy porażce z arcymistrzem. Już muszę przyznać, że dawno z arcymistrzem już nie wygrałem tutaj na Title Tuesday. No, nie mówmy o rekordach. Ja tam się nie spinam na rekordy. Znaczy nie spinam, wiecie, jak będzie ostatnia runda jakaś tam o coś, no to wiadomo, że się człowiek trochę spina, nie? A póki co jest dobrze. No dobra, czysta partia, fajnie. Oby nam tylko hulał dobrze internet, słuchajcie, i będzie dobrze. Także walczmy sobie dalej. No, tak się wydaje, że to gładko, Malkolit, jednak to nie takie łatwe, wiesz, jak się tutaj, wiesz, no pewnie dla widza jest proste, no jak na przykład patrzymy na grę Carlsena czy na Kamury, no to o, jakie to jest proste, o, on mógł zbić tam, ale on jest cienki, nie, jak ja to słyszę często. Najlepsze są komentarze, słuchajcie, kompletnie nie reaguję na nie, powiedzmy tego typu, że no, 2400 masz ranking i tak, dzisiaj grasz słabo, coś tam. Jest wiele czynników na to wpływających, kwestia dnia, kwestia, nie wiem, energii, zmęczenia, niezmęczenia. Jest tak dużo czynników wpływających już na grę. Przede wszystkim, powiedzmy, w takim wieku dojrzałym już, powiedzmy, no bo na przykład jak ktoś ma lat 18, 20, tak strzelam teraz, bo ten rozstrzał może być większy, no to tam, czy chłopak będzie miał nieprzespaną noc, czy coś, to nadal może grać świetnie w szachy, to jest kwestia regeneracji organizmu, ale to wszystko przecież wiemy. No ale takie właśnie komentarze tego typu to mnie trochę bawią, bo a to jakiś młody człowiek musi pisać w każdym razie, bo to tak to zwykle jest. Witam Cię, Zed. Czy będzie kiedyś stream z rozwiązywania zadań szachowych? Miejmy nadzieję, że będzie. Miejmy nadzieję, że tak. Czy znajduję czas, aby dalej rozwijać się szachowo, czy już wiesz co, czy już bazuję na tym, co mam? Nie wiem, czy powinien zdradzać konkurencji moim przeciwnikom przyszłym. Póki co jest trochę ciężko z czasem. Ale już u mnie się to zaczyna powoli systematyzować, bo doszło mi trochę rzeczy do pracy, różnych takich ciekawych i jak to się tam ukształtuje powoli i tak dalej, no to na pewno troszkę wrócę do tych treningów, bo też troszkę mi się chce. Ale przyznam szczerze, że jak mamy tutaj zamknięcie, lockdown i tak dalej, no to to lekko demotywuje, tak? No, jakby się już czekało na jakiś turniej szachowy, to człowiek bardziej się tak powiedzmy nakręca. O, już niedługo zawody, trzeba potrenować. Tak, no, oczywiście mówię tak za kilka miesięcy, jak ten turniej jest. Nie, że za tydzień jest turniej, to ja zaczynam trenować. To jest kompletnie bez sensu i to się mija z celem. Znaczy mija z celem, no trzeba wcześniej podejmować decyzje, jeśli chodzi o treningi i przygotowywanie do turniejów. Na pewno, a nie tydzień przed zawodami. Tak, Malkolit, piszesz, że to się fajnie ogląda, ale przeciwnicy też mają wysoki ranking. To widać zwykle przy dobrze poprowadzonych debiutach. No, pewnie tak, pewnie tak.
Tak, ja wiem, Mr. Secret, że nawiązujesz do Jema. Zgadza się. A ja się tak zastanawiam, ale nie chciałbym ryzykować takiego stwierdzenia, że jakbym na przykład nie ćwiczył nic kompletnie, a pojechał na turniej, się przygotowywał tylko do każdej partii, czy to by wystarczyło? Ciekawe. Bazować już na swoim doświadczeniu zdobytym, tylko kwestia przygotowania do danej indywidualnej partii. Ciekawe, czy to by przeszło, ale no nie chciałbym ryzykować, bo to może być po prostu dla mnie strata czasu. Więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. No na pewno to trzeba trenować. Jaro piszesz. No, nie do końca jest tak, że z moją wiedzą wszystkich bijesz. To jest kwestia po prostu tej poprzeczki, jaką sobie ustawiamy i co chcemy osiągnąć. Słuchajcie, dużo osób do mnie pisze maile, co jest bardzo miłe, bardzo dziękuję. Niektórzy też dzwonią, to też jest spoko. No i mają na przykład takie rankingi typu, teraz strzelam, 600 na czeskomie, czy 1000 na czeskomie, czy 800 i chcą podnosić poziom. I to jest fajne, i to jest, kurczę, rewelacja, że ktoś chce iść do góry. I podziwiam. Znaczy podziwiam, no poniekąd rozumiem, więc nie jest to dla mnie jakieś dziwne zaskoczenie czy coś w tym stylu. Ale fajnie, że ludzie chcą grać w szachy. Planem turnieju na żywo. Jeżeli łazy wypalą pod koniec czerwca, to na pewno jadę na łazy. Chciałbym zagrać Najdorfa w Warszawie i pojechać do Pardubic w lipcu. Więc zobaczymy. Do czerwca, jeżeli coś otworzą, będzie możliwość, to jak najbardziej. Słuchajcie, no i mam arcymistrza kolejnego. Mam to, co chciałem. Jedziemy dalej. D4. Tak, zwykle grywałem. Dobra. A tutaj można tak zagrać. Wiem, że Magnus Carlsen w ten sposób grał. Jakiś goniec D2 grali. To takie ciekawe rzeczy. Mówię, że przerzucimy tutaj. Tam już mistrz świata daleko widzi, co tam trzeba grać, a my tu się musimy główkować. Jak zagram A3, nie chciałbym tego, bo po biciu tej A4 dostanę takie paskudne i chcę tego uniknąć troszkę. A nie wiem, czy to się uda. No to idziemy do przodu. Tu, żeby tak. Tu mi trzaśnie. Mała niedokładność. Czyżby się wkradła tutaj, w tą pozycję? No właśnie. Możliwe, że to jest mała niedokładność. Taka mała, mała, bo tu pionek jest taki troszkę słaby, powiedzmy. Ale może to się atutem ukazać. Zobaczymy. Skoczka na D4. Chociaż B3 trzeba. Tutaj skoczek bardzo nieprzyjemny jest. No właśnie. A no właśnie. Ale bić muszę, on mi zbije, ja tu. Nie, jednak nie. Aha, bo tu wisi, tu wisi. O kurczę. O kurczaki. Słuchajcie, mam jakiś pomysł, bo jak mi zbije tu, to tu. A grozi bicie tutaj. No jednak lepiej stoi gość. Wieża E8 wydaje mi się, że... A nie, wieża E8 nie może, bo tu leci. Wieża A2 też nie może. Skoczek tutaj liczę. Wieża D2, skoczek A4. No i jakąś może kontrę zrobimy. Nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego w tej sytuacji. Jakieś E4 może. Zobaczymy. No to było chyba dobre zagranie z jego strony. Nawet bardzo dobre. Będę latał bez pionka. To nie będzie przyjemne. Muszę zachować hetmana, żeby mieć jakieś szanse. Wieża i tam będę próbował dać mata. No, jakieś wyjście. Ktoś widzi inne. Muszę zachować hetmana. Jeżeli H6, to tutaj. Już G6 nie wchodzi, bo bije.
Wieża E8 cały czas chyba wchodzi, no właśnie. Niestety. Tutaj też nic nie daje. Gra z arcymistrzami łatwa nie jest. Jedna niedokładność, słuchajcie, i się sypie. No dobra, muszę tak. Czekajcie, może mogę zbić tu? To jest jakaś moja szansa, odbicie pionka no, za dwie wieże. Muszę chyba tak. Ale znalazłem jednak coś tam, coś tu się znalazło. Przypadkowo. Masakra. Na spokojnie, Krzysztof, bądź spokojny. Słuchajcie, w ogóle nie czuję stresu, to też nie do końca dobrze. Zero emocji, dziwne. Z jednej strony to dobrze, bo się można grać opanowanym. Kwestia potem liczenia, no ma trochę mniej czasu, już zobaczymy, jak to będzie szło. Teraz jak gdzieś skoczek odejdzie, powiedzmy tutaj, to wieża na D2 wraca, broni pionka. Jak wieża bije A2, tutaj przy ciężkofigurowych zawsze można coś tam ugrać. Jak wieża zbije, no właśnie, zbiła. Ta wieża szybko zbiła, no to chyba skoczek na... Aha, nie może, nie mogę, bo potem da mi mata. O kurczę. H3? Czekajcie, tu. Muszę tak chyba. Na wolną linię. Tego pionka chcę wziąć. Pionek mniej, on ma trochę mniej czasu. Ha, tu atakuje. Muszę pasywnie bronić. Nie widzę nic innego w tym momencie. Właśnie. Jak będę grał pasywnie, to niestety nic z tego dobrego nie będzie. Ale cóż ja mogę innego? O! Znalazłem ruch przypadkowo. Póki co się broni. Nie, nie broni się. Tutaj chcę wiecznego szacha dawać. Czy się uda? Ajajajajajaj, złapał mnie. Tutaj król jest związany. No dobra, wtopa. Ajajaj, szkoda. A było już całkiem sympatycznie. Czułem, że tam, no jednak arcymistrz troszkę niuansów tu mnie ograł. Gdzie ja tutaj taki błąd popełniłem? Tutaj jakoś może inaczej, ale to ciężko powiedzieć. Może skoczkiem. A skoczkiem tutaj mogłem zagrać, zatrzymać skoczka. Bo chodzi o to, że jak zagram tutaj, to idę na F1 i się bronię od ewentualnego mata, jak tutaj wybiję. No właśnie. Tylko jakiś skoczek F4 widziałem, który byłby błędem. No dobra, ale poszło tak.
No i coś tutaj zagrać dobrego, jakieś dobre posunięcie znaleźć. Może król F1 po prostu. Nie wiem. Chodzi o to, żeby z tempem zagrać. Ciężko powiedzieć. To są strasznie trudne rzeczy. Te pionki jednak miażdżące. Witam wszystkich serdecznie. Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać, co pisaliście. No, gratulacje Łukaszu za podniesienie poziomu. Fajnie, dzięki, że się do tego też przyczyniam w jakimś stopniu. Ale głównie to wy, słuchajcie, gracie. To wy gracie w szachy. Dzięki serdeczne za wszystkie followki. Okej. No szkoda, dwóch arcymistrzów i nie udało się urwać nawet połówki. No, ale to, tak jak mówiłem, te partie już nie są takie złe, ale zobaczcie, jak w debiucie on sprytnie zagrał. Jakbym tak się uparł grać na tak twardo, powiedzmy. Ja sobie tutaj jeszcze zerknę troszkę w tym debiucie. Mogłem jakoś tak lepiej chyba pograć. Nie, nie będę analizy komputerowej odpalał. Co tak przecina? Niech mi ktoś powie. O. No tutaj powiedzmy wszystko jest ok. I tutaj właśnie, tu źle zagrałem. Skoczek E5. Skoczek E5 źle zagrałem. Coś mi tutaj nie pasuje po skoczek E5. No właśnie, chodzi o to, że tu mi tego pionka jednak osłabił na E5, nie? Z najlepszym szachistą, jakim grałem, najlepszym. Myślę, że z Nigelem Shortem. Ale to było lat 15 lat temu. Grałem przez internet i nawet dwa razy udało mi się wygrać. Właśnie 3 minuty na jedną se i jedna sekunda. Graliśmy takie partie towarzyskie. Jeżeli Gambitu Hetmańskiego by nie było, to co bym grał? Może Gambit tajski, powiedzmy? Nie wiem. Trudne pytanie, bo ciężko powiedzieć, jeżeli D4 nie można by było grać. No to pewnie E4, jak wszyscy, znaczy większość. Ale Chess Brach nie jest najlepszym szachistą, z jakim grałem, absolutnie. Z Artemijewem, jeśli chodzi o ranking, znaczy z Jankiem Dudą grałem na żywo, to już kiedyś wspominałem, ale grałem Blica. Już miał powyżej 2700. Co ja tu źle pograłem w tej partii? Kurczę, Felek. Jednak tak trochę szkoda. Myślałem, że znalazłem dobry ruch, Hetman F5, a to on znalazł jeszcze lepiej. Lepszy, bo zszedł w ogóle ze związania pięknie. Spróbował wymiany Hetmanów. Może tu? Czy to ma jakieś znaczenie? Chyba nie. Chyba jednak dobrze tutaj poszło. No i tu zbił. No i właśnie w tej sytuacji. Ach, zerknę, no. Jak komputer ocenia tę pozycję? To wiem, że nie widzicie. Ja tylko wam powiem, jak ocenia mniej więcej. To już jest końcowa. Powiedzmy tę pozycję, jak ocenia. No minus 1 i 3. No tak. A mamy nawet. No tak, trochę jeszcze myśli. Po hetman D4. W tej pozycji zaraz wam powiem, co trzeba było grać. G3, H3. Zrobić lufcik. No ale jest po temacie. Ok, wracamy. Mistrz Fide. Mistrz Fide. E4, C5. Grajmy. Wariant zamknięty. Zerkam, 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 czy tu mi coś nie tnie. Okej. Może zagram E5? Też przez E6 trzeba raczej. Jeśli skoczkiem zagra, to wtedy idziemy tutaj na D4. No dobra, niech będzie tak.
Często się spotyka te Hetman D2, grają tak często i chcą mnie tutaj cisnąć na skrzydle. No właśnie. Ojej, czy to nie przegrywa od razu? Już tego się nie dowiem. No słuchajcie, nie wiem jak grać w ogóle. Dobra, zagram jakieś dzikie F5. Chodzi o to, żeby tu hetmana przerzucić coś do obrony albo wieżą zagrać na F7. No właśnie. Jadą mnie na tym skrzydle. Ja muszę sobie to sprawdzić, bo coś mi tutaj nie gra. Nie można tak łatwo czarnymi popadać w takie złe pozycje. No ale tutaj się chyba broni wszystko póki co. Ale na pewno biały ma miłą pozę, że tak powiem. No Hetman H6. Zaraz zobaczymy, co po Hetmana H6. Chcę tutaj, tak? Goniec tu, tam wybije, tu mi weźmie pionka. No ale zagrajmy tak. Stracę najwyżej piona. Potem powiedzmy tak, jak on mi weźmie tu. Aha, no stracę pionka. Dobra, ale piona, strata piona to jeszcze nie tragedia. Niech sobie chłopak pomyśli. A wyprowadzać figurę jakoś trzeba. Tutaj zagrał, to mnie zaskoczył. Myślę, że muszę wybić. Skoczek będzie trochę niebezpieczny. No tak. Trzeba. Chyba. Tak myślę. I król F7. A nie, król F7 to tu bije. Oj, to się robi niebezpiecznie teraz. Bo bije mi na F5. I tutaj słabe pole. Oj, 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 pograłem słabo. Mogę mieć problemy i to duże. Po tym wybiciu tutaj. Tu, szach. Ups. Słuchajcie, przegrywam partię, więc po tym wybiciu nie mogę wybić pionka. Będę musiał wtrącić jakiś taki skoczek na e5 ewentualnie. Ojejku. Że też gościu tego nie widzi, żeby rozwalać tutaj tego piona f5. Może to liczy jeszcze. Nie zagrał. Ła! Cóż za ulga. Wiecie, jaka to jest piękna ulga. Teraz tylko, żeby nie schrzanić. No dobra, skoczę gdzieś do centrum. Zawsze coś tam spróbujemy porobić. Masakra, że on tego nie zrobił. To już by było po mnie. Tak uważam. A że wymienił, to w ogóle... Dobra, no może chcę wziąć piona. No i tak pewnie się dzieje. Ale to jest lepsza wersja. Ja zaraz zagram tu. I ten goniec może mieć kłopoty. Znaczy, będzie troszkę zamknięty. Na to liczę. Że może coś tu ugram w ten sposób. A w ogóle, no dobra, powiem tak, ja tej partii nie jestem w stanie wygrać, tylko przeciwnik jest w stanie ją przegrać. Poświęci na D5? Nie może chyba poświęcić. Znaczy może, ale... No tak, on szuka już tutaj ucieczki. Ucieczki szuka zdecydowanie. No gramy tak. Tu na B5. No i dobra, i chyba odbije pionka. Habieżówka będzie taka dosyć remisowa. Już teraz mi apetyt wzrósł. No ale cóż ja mogę, chyba trzeba tak. Tutaj, tu. Skoczek, no zobaczymy. Goniec B5. Ja mogę zawsze skoczkiem wybić. No tak zróbmy. I zagrać A6. Chyba, że on zbije pionkiem. To zagramy A6. Próbuję zachować jeszcze figurę. I teraz tego pionka zdejmę, o ile nie zagra A5. Próbuję tę figurę zachować. A teraz to w ogóle.
O, podstawił chłopak. Dobra, tutaj, tutaj. Bronić. To jeszcze nie jest takie proste. Ta końcówka naprawdę nie jest prosta. No, nawet bym powiedział, powiedziałbym, że jest nawet bardzo trudna, żeby ją wygrać czarnymi. Chociaż teraz już wygląda to lepiej, gdy skoczek już jest mniej aktywny. No, jeszcze powiedzmy tak, żeby tego skoczka nie wpuścić nigdzie. Gdzieś tam próbujemy. Tędy może. Zobaczymy, jak będzie reagował jeszcze, nie? Chyba nie reaguje zbyt dobrze przeciwnik. Jeszcze sporo czasu, żeby zagrywać takie ruchy bezpieczne, powiedzmy. Dobra, tędy przejdę. Przez B5. A nie, nie przejdę. Tak. O, tutaj jakiś taki ruch się szykuje. A trzeba tak grać. Powiedzmy tu bezpiecznie. Dobra. Kontrolny. Kontrolny. A to jeszcze raz kontrolny. Dobra. A i do góry. Wio. Okej, to tutaj bijemy. Okej. No maksymalnie będę bronił. Ajajajajaj! Krzysztof! No to... Ale zaraz, dobrze jest. Ja myślałem, że już tracę wieżę. Uff. Odetniemy wieżę. Kurczę, jeszcze wieżówka, nie? Teoretycznie to powinna być wygrana. No teraz tak. Widzicie, jak to trzeba uważać do samego końca? To jeszcze nie jest tak prosto. No i mamy go. No, działo się trochę. Słuchajcie, działo się. Szczęśliwa wygrana, ale powiem wam, że już wam mówię, w którym momencie, ja jeszcze raz to powtórzę, tu już miałem przerąbane. O, teraz miałem przerąbane. On powinien zbić tutaj, mam wielkie problemy. Zobaczcie, bo jeżeli zbije tu, on daje mi szachę i mi wygrywa materią. Jeżeli zbije tu, no to on daje szacha, król F7 i goniec na F, na H5. No i teraz tak, jeżeli tutaj idę, no to hetman na H6 i powierzy. Więc po prostu nie mógłbym bić tego pionka. No a jak nie zbije pionka, powiedzmy zagram tak, no to on tam wybije i po prostu będzie miał piona więcej, a tak dalej będzie. No trochę szczęścia jednak w tej partii. No ale punkt jest punkt. 2 na 4. Witam cię, Michale. Możliwe, że coś podstawiłem, Marins. No to wiesz, że jak się gra, to tak ciężko zauważyć wszystko od razu. Dobra. No, hetmanów, jeżeli ktoś atakuje, to nie powinien wymieniać hetmanów, zdecydowanie. No to nie jest dobra strategia, jeżeli ktoś atakuje. Oczywiście zależy od pozycji. No, czasem hetmany się wymienia, a tak dalej trwa.
No, Baturu, no tak, z minuty na 10 sekund, no zjechałem, no co zrobić? Jak nie chciałem tam szaleńczo grać, wolę jednak, stwierdziłem, że troszkę wolę pomyśleć niż przegrać partię mając 2 minuty na zegarze, no to też nie wykorzystuje się tego czasu wtedy. To też pamiętam taką opowieść, no autentyczna, nie wiem czy się teraz nie pomylę, autentyczna historia. Wydarzenie takie było, że Radosław Wojtaszek, który był jeszcze wtedy dzieckiem, miał trenera, no, którego już niestety trener nie żyje, ale poznałem, Marian Wodzisławski, kazał Radkowi grać partię i cały czas wykorzystywać w partii. Powiedzmy, teraz strzelam, bo nie pamiętam dokładnie jaki to był czas, ale partia klasyczna, powiedzmy 2 godziny na zawodnika. Bez czasu dodawanego. Kiedyś tak się grało. No i Radek tam już wiadomo, po 15 czy 20 ruchach już miał pozycję wygraną. No i wyobraźcie sobie, że musiał przeczekać cały czas, bo trener kazał, nie? I to bardzo dobra nauka, według mnie, która uczy cierpliwości. No Radek był bardzo szybkim zawodnikiem, szybko grał w szachy. A tutaj wyuczył się pewnie takiego właśnie, takiego powiedzmy spokoju, nie wiem jak to nazwać, takiego cierpliwości, tak? Wysiedzenia na szachownicy. O, to dla młodego człowieka jest to niezwykle trudna sprawa. Wysiedzieć przy szachownicy i myśleć. A taka ciekawostka, pewnie jest ich wiele wśród znanych trenerów. A tu akurat mi się to skojarzyło i tak się zapamiętało. Wieżówki są trudne, to prawda, najtrudniejsze końcówki w szachach. Jak dla mnie jeszcze trudne są końcówki goniec kontra skoczek z długim łańcuchem pionowym. A to raczej powinno być troszkę łatwiejsze. Wieżówki jednak są chyba najtrudniejszymi końcówkami. Z tego co wiem, to tak. Niby prosto chodzą te figury, a jednak trudne. Co miał Radek, czego nie ma Janek? Dalej brak? Nie rozumiem. Cierpliwości w graniu? Nie wiem. Aha, miałem sprawdzić, tak, jak mnie tutaj jadą na skrzydle. Zgadza się. A wiecie co? Aż sobie zerknę, bo może to jakaś nowa moda? Tu na chwilę szachownica wam się troszeczkę wykrzywi. A tak szybko tylko zerknę. Oj, tu za daleko. Goniec H6. Teraz jestem ciekawy, co grać z czarnymi. Po gońcu H6 każą robić roszady, jest w porządku. I grają H4. Teraz mnie interesuje posunięcie. Każą grać F6. Słuchajcie, każą grać goniec bije H6. Zaraz wam to pokażę. No ale to widzicie, to są właśnie komputery, tak? To są właśnie komputery. Zobaczcie, w tej sytuacji każą robić roszadę. Jeżeli H4, trzeba bić to, co wcześniej myślałem i trzeba grać F6. No tak, to jest dosyć logiczne. Jeżeli grają tak, no to... A, to mogę dalej sprawdzić. No ale w każdym razie chodzi o to, że tutaj chyba, tak? I trzymamy i zamykamy całą tą linię do ataku. To jest główny argument. A po F4 jeszcze trzeba pomyśleć, co grać dalej. Może G4. Zobaczcie, że hetman nie ma opcji. I tu figury nie mają do tego pionka dojść. Tu trzeba grać F5, żeby się otwierać. A jeżeli tego nie będzie, to ja zagram król H8, skoczek G8. No to już mam odpowiedź, słuchajcie. No szachy są proste. Przecież. No niech mi ktoś tak zagra, to już troszkę pewniej będę się czuł zdecydowanie. No i to jest dowód na to, że wystarczy sobie analizować partię, nawet na chwilę, nawet jakiś tam powiedzmy ułamek ruchu czy jakiegoś planu. Znaczy mi to akurat wystarcza do dalszej gry, ja nie muszę sobie dalej analizować, co by było gdyby w tej sytuacji, powiedzmy. Tylko wystarczy dojść do takiego momentu, że gram F6 i już wiem, co dalej grać. Mniej więcej, tak? Oczywiście. No jakbym grał partię klasyczną, powiedzmy, czy byśmy grali jakąś partię klasyczną, no to wiadomo, że trzeba się do tego przyłożyć i sobie popatrzeć troszkę dalej, jak rozgrywać debiut. No ale na tym to generalnie polega, żeby podnosić poziom w ten sposób. Ale to są debiuty, słuchajcie, to są debiuty, które generalnie najłatwiej się jest nauczyć. Znaczy to jest jeden z łatwiejszych elementów w zasadzie w szachach, a najbardziej najtrudniej zrozumieć jest strategię, zrozumienie szachów. To jest taki element, który jest bardzo trudny. Na pewno. Znaczy ja nie chcę was zniechęcać, bo to wszystko jest do zrobienia. Nie jest to przecież, nie jest to trudniejsze od nauki na przykład chińskiego, no powiedzmy w ten sposób.
Hikaru ma przerwę, więc pomyślałem, że przerzucę się na szachusia. A, no dzięki, sorry, miło mi. Dobra, co tu piszecie? Czy oglądałem może film Ukryta Gra? Oglądałem, tak. Oglądałem, ale jakoś nie przemówił do mnie zbyt mocno, przyznam się szczerze. Już kolejna runda, a żeśmy się zagadali. No dobra, jedziemy. Nie planuję analizy z tego filmu żadnej robić, rozdaję trzy kosy. Swoją drogą, fajny mosznik. Spróbuję zagrać H3, ciekawe czy zna pułapkę G4. Jeżeli zagra D5, o, może, słuchajcie. O, wygląda to bardzo dobrze. Czyżby zbił? Zbił! I słuchajcie, hetman D3, co on teraz zrobi? Czy pójdzie skoczkiem na F6? To będzie błąd. Raczej G6 trzeba zagrać. Tu. Zobaczcie, co się teraz dzieje, moi drodzy. Znacie ten ruch? Znacie tą pułapkę? Hop! I do widzenia. Grozi mat na G6, grozi wzięcie wieży. No taka partia to jest, wiecie, na odbicie coś wspaniałego. Ja kiedyś na żywo wygrałem chyba dwie partie w szachach szybkich właśnie w tej pułapce. No jak ktoś gra obronę holenderską, no to musi, słuchajcie, musi to znać. O, bardzo dziękuję za subskrypcję, Laila Zero, bardzo mi miło. No za taką miniaturę to chyba się należało, nieskromnie powiem, dzięki serdeczne. Wow, ale poszło. Ale pięknie poszło, no i przeciwnik myśli. No jasne, że on tam może jeszcze grać sobie E6 i mata nie będzie, ale sobie biorę wieżę i kwestia dogrania jeszcze, tak? Ja może się za szybko cieszę. No dobra, poddał się, 6 ruchów. Ajajajajaj! Ale poszło, 6 posunięć. Kto wygrał szybciej w Titled Tuesday? Niech mi ktoś powie, słuchajcie. No widzicie, mam teraz więcej czasu dla was na czacie. Tak, to można grać, moi drodzy. Muszę powtarzać tą miniaturę? Czy wszyscy załapali, o co chodzi? No, słuchajcie. No, jeżeli zagrał skoczek F6, to też jeszcze nie jest błąd. Po tym ruchu można na przykład zagrać sobie D5 i wszystko gra. I białe stoją tak trochę podejrzanie, bym powiedział. No, ale to jest ryzyko właśnie takiej pułapki. Ale jak już zbił, to już, tu już jest bardzo przyjemnie. To już jest bardzo przyjemnie, nawet po takim ruchu G6, sobie tam gram G5 i wiecie, otwarta linia i tak naciskamy, jest bardzo fajnie. No ale po tym, jeszcze po tym ruchu, ewentualnie można zagrać tak na G6 i co ciekawe, tam nawet biją na H7, wieża bije, hetman bije na G6, wieża na F7 i hetman bije na G4. I to jest takie poświęcenie jakości, za jakąś tam inicjatywę, ja nie wiem, czy bym się na to odważył. Przepraszam, sobie chyba to zostawił. No ale cóż, efekt końcowy jest jaki jest, jest bardzo miło, no. No, nie no, myślę, że po tej partii przeciwnik już w tą pułapkę nigdy nie wpadnie. Więc miałem to szczęście. Jakiś mistrz, słuchajcie, krajowy z Brazylii. No bardzo przepraszam. 12 sekund i 6 ruchów wystarczyło. Także jest ok. Chociaż ja tu jeszcze, słuchajcie, 12 sekund, no ja to zagrałem chyba szybciej, po prostu tam sobie pajacowałem jeszcze przed wieżą H7, więc może kilka sekund wystarczyło, nie wiem, czy ktoś liczył, no ale to sobie może potem zobaczę na powtórce, ile to czasu wyszło. Przez ostatnie 3 dni grałem w szachy dla 4. Wkręciłeś się, no to fajnie. Jakoś nie próbowałem, ale mnie ciężko, słuchajcie, na takie czteroosobowe namówić. Jakoś tak, wiecie, jednak klasyka to klasyka, do mnie bardzo przemawia. No i dobrze. Słuchajcie, aha, czarna flaga, wiecie co? Bo tutaj mój overlay coś chyba jest przestawiony. Dlatego, o właśnie, na przykład mnie teraz nie widać. No, teraz znowu mnie nie widać. Może gdzieś to wyżej przestawimy. Czy to będzie miało jakieś znaczenie? Łe! Już zaraz się przestawiam. No właśnie. Dobra. No nie wiem w sumie, czemu tak jest. Dopytam fachowców.
No dużo arcymistrzów Pulchny gra w tym turnieju. To prawda. To trudne pytanie. Mr. Secret, piszesz, że nie przyjmuje już uczniów. No nie przyjmuje, niestety. Na ten moment niestety nie. Brak zdecydowanie czasu. A pożyć też troszkę trzeba, powiedzmy, późnymi popołudniami w domu, bo no wiadomo, tam bym powciskał to wszystko, ale nie miałbym życia prywatnego kompletnie. A to chyba nie o to chodzi, prawda? No na razie miejsce się żadne niestety nie zwalnia, więc na razie bardzo, bardzo mi przykro. Zawsze mogę kogoś polecić, nie ma sprawy na ten moment. Po takiej partii też byś zmienił na czarną flagę. No tak, wygrana w sześciu ruchach, to prawda. Miniatura poszła. Piękna miniatura w obronie holenderskiej. A mnie się bardzo, strasznie podobają, znaczy coś chyba może się bardzo podobać, nie strasznie, ale to dobra, nie czepiam się, bo mnie się też czepiają, przepraszam, sorry. Starożytne odmiany szachów, czyli Chaturanga i Tamerlane Chess, ale mówisz o wyglądzie tych szachów? Ja też przepadam za takimi rzeczami. A moi drodzy, jeżeli tu jest osoba, która wygrała licytację szachów z kamienia, to oznajmiam oficjalnie, że dziś paczka została wysłana. Przypominam, że ta osoba kupiła ją za 1501 zł, plus jeszcze tam będzie lekcja ze mną, godzinka, ewentualnie spotkanie, ale wiem, że ta osoba mieszka w centrum Polski. No mam green screena i zielona część flagi Brazylii też, no może i tak, na szczegół, ale ostatnio było dobrze. 3 punkty na 5, no nie najgorzej. No to prawda, Raven, tam wiadomo, można mieć niedosyt, ale spokojnie, to jest dopiero, powiedzmy, pierwsza część turnieju. Trzeba dograć do końca, na spokojnie. Jeszcze jaki będzie tytuł na YouTube, no zobaczymy. Może i tak, wiecie, te tytuły muszą być trochę chwytliwe, żeby więcej ludzi klikało i po prostu no, grało w te szachy, tak? Taki mam też cel. Jak na przykład wpiszę tytuł, dajmy na to, nie wiem, wspaniałe otwarcie tam, nie wiem, w blokadzie, w obronie tam holenderskiej, coś tam, albo niesamowity manewr skoczka z D5 na coś tam, no to wiecie, no kto w to wchodzi, tylko szachiści, tak? Wiadomo. No a jak ktoś tam się zrobi jakiegoś takiego szalonego czasem, no to jednak ludzie tam klikają w jakieś ciekawostki. No wiadomo, to tak działa, prawda? Czy jestem kibicem piłki nożnej? Niespecjalnie. Kiedyś się bardziej interesowałem. Jakoś teraz niespecjalnie. Nie, nic takiego rozdaję. Nie kończyłem. Nie kończyłem nic takiego związanego z szachami. Szachy to przede wszystkim, słuchajcie, doświadczenie. No, instruktor szachowy, jeszcze trenera szachowego chciałbym zrobić, ale nie miałem okazji, bo wybuchła niestety ta nasza nieszczęsna, wiecie, no nie będę tutaj używał słów kluczowych, powiedzmy, no i nie udało się, ale jak tylko nadarzy się okazja, no to startujemy z jakimiś tam trenerami, to zawsze warto i czegoś się można fajnego pewnie nauczyć. No może masz rację, Mr. Secret. No to gratulacje Z za podniesienie poziomu. Nie no, Pulchny może tak nie, tego Magnusa Carlsena często używamy w tytułach, wiadomo, że mistrz świata się klika, no bo to jest mistrz świata, ale ileż można go analizować, no bez przesady. Oczywiście można, ale no wiecie, no to nie bądźmy monotonni, jest wielu szachistów wspaniałych,
którzy rozegrali fantastyczne partie. I powiedzmy, ja na przykład się dziwię, że tak jak już jesteśmy przy YouTube i filmikach, że na przykład partie Anada się słabo klikają. Przecież to był niesamowity, jest nadal, no kiedyś był oczywiście troszeczkę lepszy, niesamowity, pięciokrotny mistrz świata, no to jest niesamowity zawodnik, który rozgrywał nieprawdopodobne partie i walczył z Kasparowem. Dziwne, że się tak właśnie Anand nie klika, no nie wiem od czego to zależy. Griszczuk jest fantastyczny, Iwańczuk, no nie wiem, może ci topowi właśnie wyjadacze, czy tam gracze, którzy grają w szachy szybkie, błyskawiczne są bardziej atrakcyjni, a może kwestia mody, wiadomo, no ale już nie mi to oceniać. Dobra, jedziemy. O kurczę, jaki duży ranking. No to jedziemy, proszę bardzo. 4C5. Dobra, na razie leci teoria. Dobra, teraz gramy goniec B4, czyli pójdziemy na równą końcówkę. No to wygląda. Teraz jest runda numer 6. No, pionki. No to te pozycje już tam widzieliśmy w moich partiach. I bajeczna technika szachusia powinna załatwić sprawę. Goniec na E2. No, roszadę zrobić trzeba. Powiedzmy goniec F5, tu jakieś opcje. Nie, może tu. Jak mi zbije na D5, to ja zbiję na C2. Taka pozycja równa, myślę. Bez pary gońców. A jeżeli nie, może D5? D4 wróć. Bo wieżę wstawię po prostu na D8 lub tylko którą wieżę, może tą. Zobaczymy zaraz, co zagra. Wybił jednak. No to też bijemy. Hetman B5 pewnie będzie chciał grać. No i taki remis stoi, słuchajcie. Znaczy, biały ma ciutkę lepiej, parę gońców, tak? To jest ten plus. Goniec E6, hetman C7. A taki debiut dobry, myślę, że na ten wariant dobry, na takich zawodników lepszych od nas. Okej. Dobra, no co? Musimy chyba grać tak. Hetman B5 będzie mi grał na bank. Chociaż jak zagra, to go zbiję. Zagram A6, różnobarwne gońce, blisko remisu. Nie zagrał. No dobra, no to tak. Spokojnie sobie wracamy. Chyba tak trzeba uderzyć. No to przechwytujemy według mnie inicjatywę małą. Bo atakujemy już tutaj gońca. Już coś tutaj się może szykować. Powoli jakiś skoczek F5 straszymy. Może skoczek E6. Wydaje mi się, że już bardzo dobrze jest. Nie chciałbym też przechwalić oczywiście tej pozycji, ale powiedzmy wieża C8. Może tak? Wiecie, z jakim planem? Zbicia pionka, tu grozi wzięcie gońca grozi. No i myślę, że tu biały powoli się gubi w tej sytuacji. Tak mi się wydaje. Oby się gubił. Żebym tylko nie podstawił czegoś.
Znaczy ja widzę, że jak zbije, wieża zbije, jest hetman h3. I tu ma bicie zawsze z szachem i odbije mi pionka. Ale to już bez wyjścia to było. A jednak inaczej zagrał, proszę bardzo. Żeby nie podstawić, skoczek wraca. Jeden pionek jest. Tutaj może zagrać H6 za chwilę. Spróbujemy wymienić hetmany. Pionek więcej, słuchajcie, przypominam. No to nie gra chyba najlepszych szachów. Tu nie mogę H6, bo mi tu zbija, ale bym podstawił. Dobrze, że zauważyłem. Pytanie, chyba tak, skoczkę uaktywnijmy. Tutaj jest skoczek A2, jak wieża C1. Dobra. No tak. Skoczek wraca. O, mój drogi przyjacielu, no zobaczcie, podstawił mi hetmana, jakiegoś misklika zrobił. No bardzo chętnie wezmę, no bardzo chętnie. Słuchajcie, coś dzisiaj sporo, sporo szczęścia. Sporo szczęścia. W równej pozycji przeciwnik się zaczął gubić. No i to wystarczyło. Czasu coraz mniej. No piękne zwycięstwo, no moi drodzy. Piękne zwycięstwo z 2600 gościem, no. Cóż mogę rzec, no. Odpukać idzie dobrze. Idzie dobrze, proszę państwa. I cały czas zobaczcie, że w tym debiucie sobie co pogrywam, to powtarzam, że ta pozycja jest totalnie remisowa. Oceniona przez komputer oczywiście. No ja sobie ugrałem grzecznie, nie? Tam się przeciwnicy technicznie gubią. Znaczy w tej akurat pozycji się zgubił przeciwnik. Nie zawsze jest tak lekko, łatwo i przyjemnie. No i tutaj podstawka hetmana. No w końcu ktoś mi podstawia te hetmany, a nie tylko ja tutaj podstawiam. Już staram się nadrobić wasze tutaj, co piszecie. Anant ma za trudne imię, ale jego imię to jest właśnie Anant. Tak, Baturo na marginesie. Wiswanathan to jest nazwisko, Anant to jest imię. Mało kto o tym wie. Zawsze miałem takie dziwne przeczucie, że Kasparow odszedł na emeryturę przez ten remis z Carsenem i już czuł, że ten młodziak jest. Nie, chyba nie. To nie chyba o to chodziło. To była według mnie dobra decyzja Kasparowa, wbrew pozorom, bo w dobrym momencie odejść na emeryturę szachową to też jest. Uważam, oczywiście dla kibiców to jest duża strata, ale dla niego samego myślę, że to jest dobry moment. Dobry był moment, dlatego że on już osiągnął wszystko w szachach, tak naprawdę, i powoli zacząłby się spadek. Mógłby się zdenerwować, mówiąc kolokwialnie, denerwować się psychicznie może podupaść. Więc myślę, że to był dobry moment. To trzeba brać pod uwagę, że tak się dzieje. Tak jak piłkarze przecież nie będą grali do 50, tak? W szachy, mówię, w nogę. Proponuję następną analizę partii Hikaru. Obecnie chyba najpopularniejszych czechista w internecie. No, wiesz co, analizowałem Hikaru na Kamurę już kilka razy. Jakieś tam jego partie. Szachy chińskie, ciekawe. No, dla mnie, nie? Jak się uczyć debiutów? Z książek polecam. Teraz jest taki dostęp materiałów, tylko wystarczy pogrzebać, naprawdę. Ktoś, kto ogarnia tam internet, to sobie poradzi, no tak mówiąc wprost, no. Naprawdę, za moich czasów nie było takich, za moich czasów młodzieńczych, powiedzmy, nie było tyle dostępności i literatury szachowej, więc tutaj myślę, że sobie poradzimy. Może by namówić mnie na jakiś kanał premium za kasę typu 30-50 z omówieniem gry, chętnie bym zasubskrybował. Wiecie co, jeśli chodzi o takie rzeczy, to na pewno dla wspierających będą jakieś tam opcje. To też mu powtarzam, że nie wymyśliłem jeszcze progów wspierających na YouTubie do końca. Tam jest jeden próg za 4,99, tam jakieś emotki, wiadomo, to są takie rzeczy, myślę, że normalnie na YouTube, ale będę próbował tam robić jakieś takie rzeczy właśnie bardziej edukacyjne dla osób wspierających. Jeszcze muszę pomyśleć nad progami. Wszystko w swoim czasie, spokojnie, moi drodzy. Co polecam na szybki rozwój oprócz zadań szachowych, na technikę? Słuchajcie, Magnus Carlsen dzisiaj wymienił 5 rzeczy dla zawodników początkujących. Ja zapamiętałem dwie, które myślę, że też wystarczą, lub trzy.
Bardzo dużo grać w szachy. To są słowa mistrza świata. Bardzo dużo grać w szachy. I się bawić szachami przede wszystkim, tak? Co on tam jeszcze mówił? No, na pewno zadania, tak jak wspomniałeś, ale bardzo, bardzo dużo grać w szachy. Gdzieś ten cytat na Facebooku mi wyskoczył. Nie wiem, czy to Kocham Szachy nie udostępniło. Dobra. 1000 abonamentów miesięcznie. A, wy tu już kombinujecie mi tutaj, ustawiacie mi życie zawodowe. Okej, mam dobrych menadżerów. Dzięki ludzie serdeczne za te propozycje, to zawsze miłe. Kurde, właśnie jakiegoś, to cytuję, kurde, właśnie jakiegoś Iwańczuka bym obejrzał, chyba lekko niedoceniony szachista. To prawda, Pulchny, zgadzam się. Nie uważam, że trafił na zły okres. Aha, że teraz takie popularność szachów po prostu, no może, ale to kwestia. No jakby Iwanczuk zagrał w jakimś turnieju internetowym, to by był promowany oczywiście przez wszystkich. Mógłby zostać mistrzem świata, tak, ale tam jednak głowa. Głowa jest najważniejsza. Tutaj nie zagrało Iwanczuka. Psychicznie troszeczkę słabiej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać i nie, pewnie nie zdążę, wybaczcie. Lecimy. Okej, okay, E5. E5 poszło, dobra. No zagrajmy te E4. H3 z planem gońca, wstawienie na E3. G4. Aha, goniec tutaj. Kurczę, słuchajcie, zapomniałem o tym ruchu. No dobra, muszę już tak. A może zbić pionkiem? Nie, no nie będę się wygłupiał. No strategicznie przeciwnik mnie tu zaczął ustawiać i to mi się nie podoba. Troszkę skoczka przerzucimy. Dobra, zagrajmy gońcem. Zrobimy krótką roszadę chyba. Czy długą? Długą nie mogę, bo B5 dostanę. No muszę krótko. Tutaj taki chytry ruch jest tutaj, żeby wskoczyć tam. A właśnie. Właśnie, proszę pana, zablokujemy. Czy ja mu tutaj zagrożę, grając taki ruch na przykład Hetman H6? Czy tam mam realne szanse, żeby coś ugrać? Spróbujemy król H2. Wiem, że dziwnie to wygląda, ale tam spróbuję zagrać. No właśnie, i Hetman na H6. I tu jakiś wieża G1, jakiś skoczek F5. Już się pojawią jakieś małe cyrki, myślę, w tej sytuacji. No, wieża G1, otwarcie idę na niego. Tutaj nic nie ma. Przerzućmy tutaj skoczka, może tędy. Muszę też uważać, żeby hetmana nie stracić, żebym miał jakąś opcję wyjścia. On tam zawsze skontrować będzie próbował przez B5 na pewno. Oho, dobra. Dobra. No właśnie, muszę chyba wrócić grzecznie. Dobra, grajmy tak. Jeżeli zbije, to chyba pionkiem się skuszę. Ale jeszcze nie zbije. Zawsze mogę go wypędzić. No, wypędźmy go. Nie no, skoczkiem nie będę się chyba wygłupiał za bardzo. On tu pewnie ma ciśnienie, żeby ze mną wygrywać te pozycje. Teraz może tak. To ja się trochę otworzę mu, nie? Spróbujmy przerzucić hetmana. Skoczka może tu wstawić. Okej. Troszkę poprawić te figury. No i H4, F3, jakieś proste ruchy, tam H5 spróbujemy. Dobra, lecimy tak. Tutaj zagrał, a to ciekawe. No dobra. I tu sobie zagrajmy, żeby wieża grała, żeby nie było F6. Chociaż z drugiej strony może na H2 trzeba było. To się tak łatwo mówi zawsze. To się tak zawsze łatwo mówi. Wrócę tym królem.
Pytanie, czy ja mam zbić to gońcem? Chyba gońcem. Tak średnio mi się chce, ale chyba gońcem, żeby nie wpuścić wieży na linię B. Takie dziwne szachy tutaj gramy. Te figury są bardzo poblokowane. Tutaj tak, od razu deklarowane. Takie zagranie trzeba. Ojejku, jest goniec H3. Słuchajcie, goniec H3 było, mógł wziąć jakość. Chłopak mógł wziąć jakość. Nie zauważył, ja również. Graj mądrze, Krzysztof, graj mądrze, tak? Aha, tu będzie wymieniał. Idziemy na niego tutaj. Skoczek tu się przerzuci później. Czy ja zdążę to zrobić? Skoczek H7 jeszcze ma, żeby mój hetman się nie zaplątał. Przede wszystkim. No myślę, że się nie zapląta. Tutaj grozi ruch. Jeżeli skoczek H7, to chyba hetman E7 jest bezpiecznym ruchem. Tak, bezpiecznym jest ruchem. Jak zdobędę tego piona, to już będzie bardzo dobrze. Jeszcze widzę coś takiego, hetman C8, jak tam wjedzie, to F3 chyba wszystko zasłania, żeby nie było na G4. A to już takie dalekowzroczne tutaj moje plany obronne. Powiedzmy, ale zawsze dwójkę osłabiam. To są właśnie te momenty. Dobra, tutaj. Chyba tu jak zagram, mam nadzieję, że niczego nie stracę. Chyba nie. Stracę. Zobaczcie, jest motyw. No właśnie, dałem się nabrać, jeszcze słuchajcie, zagram tak, tutaj, kurczę, no szkoda mi tej partii, teraz powiem wam, bardzo mi szkoda tej partii. Jeszcze teoretycznie jakieś szanse, tutaj na jakiś remis. Tu, aha, tu zbije to bronię. No dobra. No tutaj mnie pokosi, pionków pokosi, ale to jeszcze mam jakieś szanse. Szkoda, że go wypuściłem. Strasznie żałuję. A, bierze mi kolejne piony. Kurczę, jak ja pograłem. Oj. No szkoda, wszystkie pionki mi pokosił, no niesamowite. Bardzo mi szkoda tej partii, bo gościa cisnąłem cały czas. No tu już nic nie ugram niestety. Jeszcze poklikam kilka ruchów. Spróbujemy walczyć do końca. Gdzieś zawsze blisko króla, może coś się pojawi, jakaś opcja. No, skoczek T4 wystarczy. Co mnie tak szachuje? Szach. No ma prawo, nie? Ła.
Nie, nic nie ma niestety. Jest, nie? I co tu się dzieje? Ojej. A, skoczek. Dobra, daje mi mata. Szkoda. Ajajajajaj. Szkoda. Wypuściłem go na jeden motyw taktyczny, niestety. Zobaczcie. A dosyć ciekawie w sumie. Nie, no w sumie dosyć ciekawie. Nie można być złym, ale... No tutaj jest ciśnięty gość, ewidentnie, tak? Można było pewnie przygotować wieżę na A1. No ale jak już poszło, to poszło. Zobaczcie, że nie zauważyłem cały czas tego ruchu i tam wieża mi ginęła, nie? Dopiero on to dostrzegł później. No właśnie, to jest jedna rzecz. No ale tutaj, no właśnie, bezpieczne zagranie królem na H2 na przykład. Znaczy w ogóle zejście, żeby nie było tego motywu. Zapomniało mi się po prostu to, już tam widziałem plan. No i tu już czułem, że mam wygraną, tak czułem po prostu. No i tutaj, no tak, to teraz już nie zauważyłem po tym ruchu, jak w partii poszło. I przegrana, bardzo sprytnie zagrał, tu grozi goniec H3, pozamiatane. No trudno, trudno, co zrobić. Nie można mieć wszystkiego, ale gość był w zasięgu i to mocno. To za te miniatury. Bilans na razie 4 punkty na partii 6, dobrze mówię? Nie, na 7. O, za dobrze by było, jakby było na 6. Na 7. 4 na 7. No całkiem dobry chyba wynik póki co, chociaż no czułem się na więcej, czuję się na więcej, powiedzmy. Ale tu już było blisko, tu już gość ewidentnie mnie tam złapał. No, taktycznie po prostu już za słabo pograłem, ale to już mówię. No dobra, lecimy. Zobaczcie, CM, jakiś silny zawodnik, 2600. Szybko partie idą. Gambit hetmański. Czyżby tak. Może system Botwinnika zbije? Nie zbije. Król F8, no to zrobił, słuchajcie, misklika, ewidentnie. Ewidentnie gość misklika zrobił. No to już nie nasza wina. H3 grzecznie. Jak on zrobił misklika, to może tędy próbować. Tutaj. Co tutaj? Czegoś nie widzę? Tak po prostu. No wezmę tego piona. Pewnie będę za to trochę cierpiał. Miejmy nadzieję, że mało będę cierpiał. Znaczy ja tego pionka i tak oddam. Tak czy siak. Chociaż może go pobronić, spróbować? Ha, tędy chce się przedrzeć. A to spryciula. Tutaj mam jeszcze. Tutaj jeszcze mam skoczek D4. Krzysztof, broń, póki możesz. Ale powiem wam, nieźle, nieźle gra. No dobra, roszada szybka. No gońca wziął. Cały czas jest pion więcej. Ajajajajajajajaj, jak ja taktycznie słabo gram, no. Jest niewiarygodne. To teraz, słuchajcie, jestem zły, bo partia w ogóle, kurczę, bez historii żadnej. Nic nie widziałem. W takich prostych grach. Co ja mogę, no? Co ja mogę? Jeszcze jakąś sztuczkę typu wieża C1. Ale to też nic nie daje. Nie no, wieża C1 nic nie daje. No właśnie. A czekajcie, ale jeszcze tak, chwila. Tak, on mnie zbije. Aha, i goniec D8.
Jak wieżą, to hetmana bije. A, jeszcze jest goniec E8. No dobra, to druga figura już jest pozamiatana. Goniec D6. No dobra, to już tak się wszystko posypało. No strasznie zły jestem, no. Widzicie? Fajny początek, a końcówka robi się niestety niezbyt przyjemna. No jak ja pograłem? Jeszcze gość w ogóle zagrał król F8. Co ja w ogóle tutaj wyprawiałem? Dlaczego nie gram normalnie tak? Nie kumam w ogóle. Jakieś hatrzy mi się wymyśliło. Po co? No widzicie, niestety przyszły gorsze czasy w tych dwóch rundach. I teraz można powiedzieć, że to ja dostałem miniaturę, a nie w ogóle niepowalczona partia. I właśnie takich chciałbym unikać, a niestety jak widać się nie da. W ogóle o co chodzi? Tutaj on tak szybko zbił, tu. Wydawało mi się, no chodzi o rozwój figur przede wszystkim. Zobaczcie, no mimo wszystko czarne poświęciły tutaj pionka, żeby mieć rozwój figur szybszy. No i to dało dobry efekt. Kwestia dobrego może wybronienia się, może goniec E5, może goniec D4. Może by coś dało. Może. Ale chciałem szybko gońca wyprowadzić, zrobić roszadę. No, widzimy, że to jednak jest... Tak, król F8 był punktem zwrotnym. Król F8, no tak. Zgadza się. Dobra, zapomnijmy o tej partii. Do widzenia. Zobaczmy może na jakichś mistrzów, którzy tam ćwiczą. Zerknijmy może na tabelkę. Czy jest jakiś Polak wysoko w danym momencie. Ale no nie, no tak jeszcze... Wiecie, tak mówię, jeszcze z CM-em, nie? To takie dla mnie trochę jest, no wiecie, trochę czuję się lepszy od CM-a, ale no, jakiś wyjadacz 2600. No nie grał rewelacyjnych szachów. Znaczy ja zagrałem słabo, przepraszam, bo tutaj cały czas tak staram się usprawiedliwiać, ale kim jest mistrz międzynarodowy tutaj, który ma dużo? 5 punktów nawet. Mirosław Lewicki. Okej. Okay. No nie wiem, czy to misklik, czy nie. Nie mam pojęcia. Poszło. Trudno. Jeszcze mamy 3 rundy do końca, a więc... No jeszcze 3 rundy do końca. No trzeba powalczyć. Może jeszcze przyjdą lepsze czasy w tym Title Tuesday, że będzie gra się bardziej układała. No ale... Nie jest najgorzej. Okej. Niekonieczne, Damian Neiro. Nie, no wiesz. Tak się akurat złożyło. No, król F8 zrobiło się słynne, tak? No to. Może sam zagram król F8. Ale coś ciekawe w takim na przykład wariancie w obronie Karokan. Jest tam taki wariant, że gra się w pewnym momencie król F8. I to jest całkiem dobre posunięcie teoretyczne. W obronie francuskiej również chyba jest taka opcja, żeby król F8 zagrać w pewnym momencie, z tego co kojarzę. To też prawda, Miko, że tamta miniaturka w 6 ruchach trochę rekompensuje, ale no... No widzisz, nie tego oczekuję od siebie niestety, bardziej oczekuję równej gry od siebie niż takie szybkie wygrane powiedzmy, albo takie szybkie przegrane w ogóle bez walki. No to na poziomie naprawdę no, trzeba być niskim, żeby w ten sposób grać. Znaczy się, no chodzi mi o to, że no nieistotne, jestem zły na siebie, że tak po prostu słabo gram. Tą partię zagrałem słabo, zwyczajnie. Lukasz Czes, król F8 nie daje nic. Tu się trochę śmiejemy, bo no wiecie jaka sytuacja była w naszym kraju. Tu się trochę śmiejemy z tego król F8. Oczywiście to zły ruch, tak? Zdecydowanie, no ale wynik jest taki, więc wyszło na to, że dobry. Nie no, oczywiście nie jest dobry, to żeby nikogo w błąd nie wprowadzać. Absolutnie. No cóż, dobra. Co tutaj, kto tutaj jeszcze ciśnie w te szachy z naszych...
O, może zerknijmy na przykład na Aleksieja Shirova. Bardzo interesująca postać, bardzo ostry zawodnik, a nie, pewnie nie widzicie wszystkiego. Spróbuję tak. O, widać. I co tu się dzieje? Aleksiej Shirov jest czarnymi. Para gońców. No, ciekawa końcówka i szuka tam opcji, nie? Swoją drogą, Aleksiej Shirov, słuchajcie, jest genialnym, był, jest, tak uważam, genialnym szachistą grającym w końcówkach. Końcówki gra rewelacyjnie. Zobaczcie, zdobył pionkę. No i co? F5, F4 chyba. Tak. Król ma większą swobodę. Tylko skoczka próbuje łapać. Oj, 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 żeby on go tam. A goniec chyba na tej diagonali powinien zostać. No to jest poparcie, bo jest goniec D4 na końcu. No ładnie, widzieliście? Wszystko porówna, a sobie tu spokojnie, cyk, cyk, cyk. No i to się fajnie ogląda, jasne. Czy widzę obecnie kogoś z czołówki, kto mógłby zastąpić Carlsena w przyszłości? No, wiele osób mówi o Alirezie, Firuzi, no i myślę, że poniekąd mają rację. No sam Carlsen się wypowiada, że ma duży potencjał, chyba największy w tym momencie. A więc Alireza chyba na ten moment jest takim chyba głównym faworytem. Janek również też się dobija mocno do pierwszej dziesiątki, ale no tak widać ewidentnie, no to się, wiecie, to się łatwo ocenia, to jest nieprawdopodobna, tytaniczna praca i piekielnie trudne już szachy są na tym poziomie. Więc Janek, myślę, że czegoś mu tam jeszcze brakuje, żeby tak troszeczkę takie iskierki, nie wiem, może więcej gry. Ciężko powiedzieć, nie jestem w stanie tego wyjaśnić, bo kompletnie się nie orientuję, o co chodzi już na tym poziomie, jeśli chodzi o trening na przykład, tak? Więc to już najwięksi specjaliści na świecie powinni się zajmować według mnie Jankiem. Znaczy, no, według mnie, tak, ale ja mogę się mylić. To nie jest tak, że trzeba mnie słuchać zawsze. Essipienko też ma potencjał. No to, że wygrał partię z Carlsenem, oczywiście to się chwali, ale to wiecie, to jest też, powiedzmy, aktor jednego spektaklu, powiedzmy, no ale to zobaczymy, co będzie dalej, bo w szachach najważniejsza jest regularność, na pewno, aniżeli jedno zwycięstwo. Wiecie, no ja wygrałem 2 razy na przykład z wicemistrzem świata, shortem, i co z tego powodu mam? Przegrywam sobie takie partie, więc to też jest ważna regularność, po prostu, bo już się tutaj trochę mieszam w zeznaniach. Tak, Maurice, tak, to prawda, Jaro, no, St. Louis, komentator, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawa postać, na pewno. Essipienko, no, wbił 2700, 18 lat. No to prawda, dopiero chyba takie odkrycie, powiedzmy. Zobaczymy, co będzie dalej, jak on będzie grał w szachy. Jasne, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, Marins, co z tym młodym człowiekiem się wydarzy dalej. No to jest, wiecie, to jest mentalność rosyjska, więc myślę, że tam nie odpuści chłopak. No, może być ciekawie, oczywiście. Szkoda też, że tak mało tych takich talentów się ujawnia póki co, prawda, na świecie. Fajnie byłoby, jakby było ich, powiedzmy, takich 20, i byłoby z kim grać, przebierać i analizować partie. No, jest takich, powiedzmy, kilku, chociaż może jeszcze o jakichś tam talentach nie wiemy. Generalnie liczymy zawsze na takich, jak ktoś przekracza 2700 w młodym wieku, no to jest zauważalny na pewno. Ze Stockfishem 6 wygrałeś, no to gratulacje, Rondelinho. Dubow, czy jest drugim talem? Na pewno ma bardzo agresywny styl gry, ale nie wiem, czy wiecie, dużo osób pracuje na repertuar Dubowa i wymyślają mu nowe rzeczy, powiedzmy nowe tam jakieś ciekawe zagrania, idee. No ale to prawda, też Dubow pracuje bardzo dużo nad szachami, z tego co się dowiedziałem. Nie masz kategorii? Z szóstką wygrałeś, no to gratulacje, fajnie. No zobaczymy, Mr. Secret, co tam się pojawi. Właśnie, po 8 rundach jest właśnie jakaś tam krótka przerwa, czy... Jeszcze trzy partie, jeszcze trzy partie.
Za chwilę pewnie zaczniemy dalej. No dobrze. Czekamy cierpliwie na kolejne rundy. No fajny początek, bo naprawdę czułem się znakomicie jeszcze po tej miniaturce, a tutaj szybko mnie zweryfikowali. No cóż, trzeba trenować. Trzeba trenować. Szachy nie są już na pewnym etapie na pewno takie proste jak na początku. Jak się chce coś osiągnąć, oczywiście to wszystko zależy od celu. Co tutaj jeszcze piszecie? O, wygrałeś ze swoją mamą, która jest kandydatką na mistrza. Wow, pięknie. Nie grała od 30 lat, ale wygrana to wygrana. No i gratulacje. Masz pytania o filmiki, jak je przygotowuję i kiedy? Różnie. Czasem na bieżąco, czasem ciutkę na zapas, no bo wiadomo, różnie bywa w życiu i czasem nie ma czasu, wypadają jakieś nagłe wypadki, znaczy zdarzenia, że nie mam czasu nagrywać, no to różnie, różnie to bywa. No dobrze, odpalają tą rundę kolejną, bo bardzo chętnie bym chciał tutaj zdobyć jakiś punkcik. Fajnie by było wygrać trzy z rzędu teraz, nie? Byłoby ciekawe. Z takich nowinek studyjnych do nagrywania, czy korzystam? Z nowinek studyjnych, w sensie chodzi ci o zadania, Jaro? Nie za bardzo rozumiem pytania. A z jakich nowinek studyjnych? W sensie, wiecie co, ja sobie wybieram mikrolampa. Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. Sorry, pogubiłem się. Zaraz pewnie się dogadamy tutaj. Ja byłbym zadowolony, jakbym pokonywał większość na kuniku, bo wygrywał z znajomymi. Spoko. Czym się różni kategoria męska od damskiej? Ojej. Rankingiem. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Na przykład druga kategoria damska to jest ranking PZ Szachu 1600, czyli taki stały ranking, a męska 1800. Nie mam pojęcia dlaczego. Aha, no tak, mam oświetlenie teraz, tak. I mikrofon mam, i lampę mam, wszystko działa. Ale jakiej firmy o to chodzi, czy... Ale tak, sobie świecę trochę w oczy. Oj, król F8 chciałem zagrać. Dobra. Może królewską indyjską spróbujemy. Tradycyjnie. O, 6 z planem B4. Może tak. To teraz zagrajmy tak. To może będzie pozycja troszkę w moim stylu. Tak zagrał. Fatalnie. Fatalnie. Skoczek na C5. Przerzucamy skoczkę. Trochę manewrów znowu. Wybić można za chwilę. Tak też czynimy. Wyprowadzam gońca, żeby wieża weszła. Ok, i teraz skoczkiem, czy? No skoczkiem chyba trzeba, skoczkiem. Nie ma co kombinować za dużo. Dobra, ale jak mi wybije, no to wezmę. Para gońców zostanie. Myślę, że pozycja całkiem spoko jak dla czarnych po debiucie. Ojojoj, no i widzicie? Podstawiam znowu. I znowu podstawiam. O, fatalnie.
Fatalnie się to niestety dla mnie układa. Może jakiś taki ruch, żeby były chociaż różnobarwne. Czy to spełni swój... Powinno się udać. No widzicie niestety jak ja gram. Kurczę blada. A może tam trzeba było? No już za późno. Co by było, to by było. Różnobarwne może mnie jakoś tutaj jeszcze spróbują uratować. I tak bardzo optymistycznie wygląda. Tak. Na F2 tu się czaję mocno, tak? To jest jakiś mój tutaj mały cel. Zagramy H5. Z takim planem ewentualnie. Wiem, że jakiś E5 wchodzi. To w sobie że C7. A nie, to trzeba uważać. Tutaj ewentualnie oddam. No zobaczcie, znowu. Aha, tak mam. Jeszcze chwila. Ojej, żebym czegoś nie podstawił. A, poszedł na to. Dobra, to może będzie jakiś ratunek. No, H4. No to teoretycznie jakieś szanse u mnie się pojawiają, ale to na pewno białe mają dobrze, tylko jak białe tutaj się ustabilizuje w grze, no właśnie, i to się też dzieje. Tutaj atakujemy i tu będziemy atakować. To jeszcze jakiś cień szansy na cokolwiek może się tutaj pojawi, na jakieś sztuczki. Zobaczymy. Pytanie, jak wieża D1, to czy wtedy tutaj, 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 no tak, pionka bym wziął. Co? Aha. O to chodzi. Właśnie. Dobra. Niech będzie tak. Weźmij tego pionka, to czyli tu nic nie zdobyłem. Trzymam tego piona na H4 jeszcze tak, żeby go tutaj coś męczyć, żeby on tam miał na uwadze, że ten pionek jakoś czasem tak może zagrać. Zobaczymy. Ajajajajaj, się robi gorąco. Ale myśli, myśli długo przeciwnik. Ha, bo tam groziło. Muszę spić to. Dobra, on będzie tutaj atakował. No tak, słusznie. Tak. Tutaj jakieś chocki, klocki. On nie ma skoordynowanych figur, więc teoretyczne szanse może się pojawiają. Dobra, tak teraz i tutaj, nie? Ajajaj, tu zagrał jednak. Dobra, jakieś tutaj strzałki. Spróbujemy. Oj, ciężko, muszę tak wrócić. Ciężko, ciężko, jednak bez pionka latam. O, podstawił. Nie wiem, czy po wybiciu jest wygrana moja. Nie wiem. Nie mam pojęcia.
Chyba nie. No nie jest. Kurczę, jest remis. No jest remis. No dobra, no będzie remis. Ale była partia, no. Przynajmniej remis po walce. No dobra, grunt, że nie przegrana, bo tam po tej podstawce, no to trzeba się cieszyć raczej z tego remisu, mimo wszystko. Dobra, 4,5. Dwie partie do końca. Rewelacyjnym wynikiem to może nie jest, bo liczyłem trochę na więcej, po 9 rundach co najmniej, na jakieś, no fajne by było takie 6 punktów powiedzmy. Ale już rekordu niestety nie będzie, ale jeszcze powalczymy o dobry wynik. Może jakiś arcymistrz się trafi przy okazji. Okej. No to widzę, wchodzicie na jakieś tematy polityczne, ja się nie wtrącam. Dobra, zapomnijmy o tej partii. Zobaczmy, jak grają prawdziwi mistrzowie. Jeszcze tylko zerknę, czy ktoś tutaj z polskich zawodników jest wysoko. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Klimko i 6 na 9, no i ładnie. No to jest właśnie zawodnik młodego pokolenia, który w internecie trochę wymiata. To jest dobry wynik. Może jeszcze gra partię. No Kamil, Jaś Klimkowski. Mistrz Polski do lat 14. Ja się tak zawsze, znaczy nie zawsze, ale zastanawiam się czasem. Jeżeli rozmawiacie na jakiś temat typu polityka czy coś w tym stylu, to nie można się umówić we dwóch i sobie gdzieś tam poklikać i porozmawiać. Przypuszczam, że nie ma takiej frajdy, jak inni nie patrzą, prawda? Więc myślę, że nie ma sensu tutaj się przepychać, moi drodzy, jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy. Nawet nie wiem, o co chodzi, nie czytam tych komentarzy politycznych, także sorry. No remisik był, remisik. Zerknę właśnie, może jeszcze zerknę. Kurczę, bo... Czy ja coś tutaj mogłem lepiej pograć? Troszkę tutaj pójdziemy dalej. No właśnie, tutaj zagrać, a może... Nie no, raczej tutaj dobrze, bo jeszcze wieża D7 nie może zagrać. Coś teraz może pograć. Może H3, to co chciałem wcześniej. H3. Król bije. Hetman tu i nie ma. I nie wiem co dalej. Ale to może i dobrze by wyglądało. Nie widziałem progresu za bardzo. A w ogóle wieża C2 nie widziałem, to jest druga sprawa. No i tak sobie pograłem. A, może hetman F3. Ale nie, to też nic nie daje, bo wieża na C7 i tutaj jest grozi już bicie. Generalnie w tej sytuacji to może niepotrzebnie biłem na F2, bo przypuszczam, że on nie widział, więc można było próbować jakoś, aha, no jak tu grać, no można było dać szacha. Czekajcie, aż zgłupiałem. Dobra, trudno, po partii. Witam Cię Tymku, dobry wieczór, lecimy. No szach. Okej. No wybije to. Niech będzie skoczek na A3. Zawsze trochę inaczej.
to będzie wyglądało. Może hetman b3, jak ze starych dobrych czasów, tu naciskajmy. Czarne są chyba zadowolone z sytuacji. Na szachownicy może taki ruch. Jakieś pionki bronić trzeba. O, takie suwanki znowu powstają. Z planem B3. A może B4? Żeby tam próbować. Nie, no B3 chyba, żeby przytrzymać C4 i przytrzymać D5. W ten sposób. Zdaję sobie sprawę, że tutaj na pewno pograłem trochę źle i tak dalej, ale to takie właśnie, mówię, suwanie. Okej. Okay. Spróbujmy wymienić tego końca. No, widzę, skoczek też tutaj manewruje u niego. To sobie pomanewrujmy. Może tak. Coś tam postraszymy. Tutaj jednak zagrał. No proszę. Tu. No wymienię to hetmanem. Tędy jednak. Słusznie. W ten sposób, żeby na tego pionka też naciskać. Aha, on tutaj chce zwyczajnie wybić. No dobra, pozwolę mu na to. Zagram choć sobie skoczkiem gdzieś grzeczniej. Bardzo równa pozycja, no ale kurczę. Jakby to jeszcze ugryźć. Spróbować to ugryźć. To się powybijaliśmy, nie? No i próbujmy tam naciskać jakoś. Tutaj zagrał? Konie E5 mi puścił. Tutaj. Może G4, H4 teraz próbować? Coś takiego. Gramy. No niech się tutaj chłopak wykazuje. Okej, okay, no tutaj to wiadomo. Powiedzmy tak, skoczek D6. Ha, skoczek D6, no muszę F3, król będzie miał na F2. Oj, 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 no pięknie zagrałem. Widzicie, jak łatwo podstawiłem? Jak to łatwo się podstawia, nie? A jak trudno się zdobywa. Pion mniej, to już muszę jakiś szalony H4 grać, znaczy to i tak muszę. Niezbyt dobra forma dzisiaj, ale... A poczekajcie, czy ja nie miałem takiego ruchu? Teraz mam chyba taki ruch. Wieża B4 możliwy. Ciekawe, czy... No właśnie, zagrał, żeby skoczkiem uciec. Poczekajcie, to ja mogę teraz tu zbić, tylko pytanie, czy ja tym mogę zbić? Mogę chyba, no muszę. Ale się zrobiło. Struktura na pewno moja jest lepsza teraz. Zawsze mogę próbować jakąś wieżą na B2 grać. Skoczek bardzo dobrze stoi tu, zobaczcie. Okej. Dobra. Jasne, tu zagram, on będzie chciał wymienić. Jak za dużo wymienimy, to nie będę miał szans na wygranie partii.
tutaj idzie na mnie. O, słuchajcie, to w ogóle wpuścił mi skoczka. I już się robi bardzo niebezpiecznie. Na wieżę D7 jeszcze ma. Okej. Co tu w ogóle grać? Nie wiem, tam tak. Na skoczkach, jak się gra skoczkami, trzeba bardzo uważać. Jeżeli bierze C8, to mam wybicie. No właśnie. Tu mogę już wziąć pionkę. Tu i tu. Chyba trzeba skorzystać z tej okazji. Dobra, jest pionek więcej. Ma mniej czasu. Szacha kontrolnego damy. Okej, okay. Tu mogę zagrać z tego względu, że jak mi zagram D7, to ja mam szacha. Ojej, co ja chciałem zrobić? Chwila, może tak. No dobra, wieżówka. Wieżówka. Co to za wieżówka? Co? Dobra, tutaj uciekajmy. Dobra, na razie bezpiecznie, po prostu patrzę na czas, żeby czegoś nie podstawić. Dobra. Jest. To było ważne zwycięstwo, słuchajcie, w przedostatniej rundzie, które daje mi jeszcze jakąś ochotę na grę w ogóle. 5,5 jest dobrze. Jestem rozczochrany przed Title Tuesday. Dobrze jest. Z równej pozycji wyszło. A zobaczmy Firuzję od razu, jak sobie tutaj pyka. O, i przegrał. No widzicie. Generalnie Firuzję uważam, że jest lepszy od Fedosejewa trochę. Fedosejew też ma 2700+. Ale jak widać w szachach internetowych ten zawodnik no, wymiata. I to jest to, że nie ma co za bardzo tego porównywać. Że ktoś jest lepszy i przegrywa i wszyscy wytykają palcami. A, to tak mi się nasunęło trochę, wiecie, bez w ogóle żadnych tutaj skojarzeń. Tak mi się po prostu nasunęło, to sobie powiedziałem. Ok, 500 zawodników zostało w grze i zaraz będzie ostatnia runda, za sekundę. No, dużo nas jest, bardzo się cieszę, dzięki, że jesteście. Serdecznie dziękuję. Za chwilę walczymy w ostatniej rundzie, moi drodzy. Tu jeszcze runda trwa, czy już się skończyła? O, końcóweczka. A to czarne wygrywają.
Oglądałeś maraton, to gratulacje. Dobra. Mistrz FIDE. Jakiś młody zawodnik. To lecimy. A, lecimy sobie z C5. Może A6, żeby nie było skoczka B5. W sumie nie wiem, jak tu grać teorię, ale niech będzie tak. Zwiążmy sobie tutaj. Grozi na D4 jakieś kopnięcie. No właśnie, przeciwnik stracił tempo. No i dobra, tam jakieś na E2, skoczek E5. Czy mnóstwo wymian tutaj nastąpi? Nastąpiło. Dobra, wybijmy to. Tutaj. No to ciekawe. Może tak. EF chyba nie było najlepszym wyborem, tak mi się wydaje. No i zdwoimy wieżę i zobaczymy, co tu się wydarzy. Rzeczywiście po linii C mogę nic nie zadziałać w tej sytuacji, ale trzeba jakoś zagrać. Wymienić chcę. Bardzo proszę. Aha, jest bicie na C5 teraz. Okej, okay. No ale wydaje mi się, że mam dobrą pozycję. Bezpieczną względnie. Jak biję na C5, nie mogę na B3, bo skoczek D4. To jeszcze to widzę, że nie, że straciłbym jakość, no to już by było w ogóle. Okej. Dobra. No i tutaj chyba trzeba królem trochę podejść grzecznie. Jakąś strukturę zagrać typu... Dobra. A może tak? Postraszymy go biciem. Czasem takie bicie wchodzi. Czasem, słuchajcie, takie bicie wchodzi. Może nawet teraz to bicie wchodzi. To może być bardzo ciekawe. Ale właśnie, to jest to ryzyko, nie? Ale chyba muszę zbić, słuchajcie. Zbijemy, zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Zapewne to nie było ryzyko dobre. Odchodzę tak, żeby zagrać. Tam gdzieś go postraszyć. Powiedzmy tak. Nie będę tam się czołgał wysoko. Kurczę, blade. Niestety najlepiej nie jest, ale niech on się próbuje przebijać, nie? Tutaj jest.
Bije. Na razie tak. Na 7 nie mogę puścić. Jak puszczę na 7, to będzie bardzo źle. A, trzeba ryzykować. Bić tu piona, bić tego, iść do przodu. Nie ma wyjścia. No idziemy, straszymy. Nie postraszę za bardzo. Tutaj jakieś opcje. O, biorę wieżę. Czy coś to da? Nawet nie muszę brać wieży, słuchajcie. Mogę tutaj, tu. O, rety. Muszę zbić pionka, bo nie przeżyję tego. Ale pograłem. Słabo. Ojej, jeszcze tu podstawiłem. Nie, no to w ogóle jest... Kurczę. Widzicie, no niestety. Może jakiś remis się uda uratować? Szak był dobry. 7 sekund w ogóle. Tragedia, pionek był dobry tam. Szkoda mi tej partii, no. Zabrakło mi trochę czasu, żeby wymyśleć tutaj opcję jakąś dobrą, ale myślę, no. Szkoda mi tej partii bardzo. No i co mam w topę? Nie, no dobra, w topa jest. Ajajajajajajajaj. Takie było piękne Title Tuesday. No bez znaczenia te ruchy już, nie? No szkoda, szkoda, 5,5. Chociaż partie były trochę lepsze. Ajajaj. No pewnie miałem trochę gościa na końcu. Pewnie miałem go na końcu, słuchajcie. Jeszcze tak zerknę, bo no wiem, że tutaj i tak nie powinien raczej ograć, jak poświęciłem tą jakość. Ale zobaczcie, że... no właśnie tutaj. I nie mogłem wziąć tej wieży jednak. No nie mogłem jej wziąć, bo... On mi bije, jak król bije, on idzie tutaj i jest szybszy. Mój pionek jest wolniejszy. Nie mogłem tej wieży wziąć. Więc to było raczej dobre. Tutaj szach był dobry z jego strony i tutaj groziło bicie. No właśnie. Co innego tutaj grać w tej sytuacji? Skoczek F7 jeszcze było ciekawe. No właśnie, skoczek F7, bo tu grozi i tutaj grozi. No, niestety moja
A wiesz co, ta strata jakości Zbigniew była według mnie taka uzasadniona, w miarę. Tak mi się wydaje przynajmniej, no ale nie dopełniłem obowiązku. Trudno, dzięki serdeczne.